Arena Sabalenka zakończyła udział w Wygrana Finals na etapie półfinału po porażce z Kokogałów 6,7-3,6, co uniemożliwiło jej zdobycie tytułu na zakończenie sezonu. Białorusinka, która w tym roku zdetronizowała IG Świątek z pozycji liderki rankingu Wygrana, przyjechała do Rijadu, by potwierdzić swoją dominację. Oczekiwania wobec niej były wysokie, szczególnie, że Sabalenka skorzystała z nieobecności świątek przez dwa miesiące i objęła prowadzenie w rankingu, które będzie utrzymywać przynajmniej do stycznia. W fazie grupowej Sabalenka zdołała pokonać swoje rywalki, co dało jej pewność pozostania na czele światowego zestawienia. Mimo, że miejsce liderki na zakończenie sezonu miała zagwarantowane, Białorusinka podeszła do półfinału z Gałów z pełnym zaangażowaniem i wolą zwycięstwa. Mecz jednak nie przebiegał zgodnie z jej planem, Sabalenka popełniała sporo błędów i nie wykorzystywała kluczowych okazji. Przegrana w taj, braku pierwszego seta i późniejsze niepowodzenia w drugim zaowocowały wynikiem 6,7-3,6 na korzyść Amerykanki. Po meczu Sabalenka odniosła się do swojego występu i wyraziła silne przekonanie, że będzie pracować nad wyeliminowaniem błędów, by wrócić jeszcze silniejsza w nadchodzącym sezonie. Choć półfinałowa przegrana była rozczarowaniem, Sabalenka zakończy sezon jako liderka rankingu i zapowiada, że to dopiero początek jej starań o umocnienie pozycji na szczycie w 2024 roku. Aryna Sabalenka odniosła się do swojej porażki w półfinale wygrana finals, podkreślając, że mimo niepowodzenia nie czuje rozczarowania. Zawodniczka z Mińska zaznaczyła, że miniony sezon był dla niej ogromnym sukcesem. Nie ma mowy o rozczarowaniu. Myślę, że osiągnęłam w tym sezonie bardzo dużo. Muszę być z siebie dumna. Wygrałam dwa turnieje wielkoszlemowe, awansowałam na pierwsze miejsce w rankingu i utrzymałam je. Dokładnie tak, jak tego chciałam, powiedziała Sabalenka, zaznaczając, że osiągnęła swoje najważniejsze cele. Mimo zakończenia sezonu na półfinale wygrana finals, Sabalenka podkreślała swoją motywację na nadchodzący rok. Jestem podekscytowana na myśl o kolejnym sezonie. Chcę popychać samą siebie do jeszcze lepszej gry, zwłaszcza w tych momentach, w których wiem, że mogłam domknąć mecze, a tego nie robiłam. Będę pracowała nad swoim tenisem i swoją mentalnością. Chce być świeża na początku przyszłego sezonu i pokazać najlepszą wersję samej siebie w Australii dodała liderka światowego rankingu, stawiając sobie wysokie cele na przyszłoroczne turnieje. W finale wygrana final z Koko która pokonała Sabalenkę, zmierzy się z Cinwen Rzęk, która wyliminowała Barborę Krejcikową. To starcie zadecyduje o tegorocznej mistrzyni prestiżowego turnieju.